Witam Państwa, Elżbieta Gaz. Kolejnym takim pytaniem, na które chciałabym Państwu odpowiedzieć, to jestem w tej chwili zarzucona, że tak powiem, pytaniami na temat organizacji, no nie wiem, sekty, jak to Państwo nazywacie, albo fundacji. Niektórzy piszą, czy to jest stowarzyszenie. Nie. Proszę Państwa, bez żadnej organizacji mam normalną działalność gospodarczą. Jestem uzdrowicielem, egzorcystą. To oczywiście jest dar od Pana Stworzyciela i wykonuję tą pracę. Nawet mogę powiedzieć, że w pewnym momencie musiałam dokonać wyboru, ponieważ to jest tak, że trzeba robić to, z czym się przyszło tu na ziemię. Ja z tym przyszłam, od dziecka widziałam duchy, od dziecka widziałam różne rzeczy, od dziecka potrafiłam przepowiedzieć różne rzeczy i to przejawiło się, że tak powiem, w późniejszym czasie i musiałam wybrać. Albo nie mam nic, albo robię to, po co tu przyszłam. I jak w końcu powiedziałam, dobrze, będę robić to, po co tu przyszłam, będę uzdrawiać, zaczęło się wszystko odkręcać, bo byłam w dość trudnej sytuacji, nawet finansowej. Powiem tak, że żeby nauczyć człowieka takiego prawdziwego rozwoju duchowego, to jest wiele lat pracy nad sobą, to jest proces. Tak jak trwał proces ludzi nauczenia myślenia, rozumu, tak teraz to jest proces odwrócenia tego wszystkiego, żeby człowiek kierował się uczuciem. Ale ten człowiek, żeby go nauczyć, musi mieć taką potrzebę. Potrzebę bycia duchowym. Dzisiaj ludzie na ziemi, właściwie ten proces takiego rozumowego pojęcia świata doszedł za daleko. Ten rozum jest tak rozrośnięty mocno, że naprawdę trudno jest ludziom pokierować się uczuciem. To jest pełna analiza rozumowa. A tutaj trzeba tą analizę zostawić i zacząć kierować się uczuciami. Na pewno bez bycia to proste, ale jak już ktoś zaczyna uczuciem się kierować, to mówi, no łatwo, no przecież to jest proste, to jest łatwe. Proszę Państwa, to wszystko, co płynie od Pana Stworzyciela, jest proste, jasne i wytłumaczalne. Żadnych tajemnic, żadnych trudnych do zrozumienia, to są proste procesy, proste rzeczy. To rozum człowieka wszystko komplikuje. To rozum człowieka wymyślił pandemię po to, żeby zniewolić ludzi. To rozum człowieka wymyślił szczepionkę, żeby zarabiać ogromne pieniądze. To są miliardy. Proszę Państwa, leki to są zioła. One po to są, żeby nas leczyć, ale oczywiście wymyślono leki, firmy farmaceutyczne, które zarabiają miliardy na lekach, niszczą praktycznie przemysł ziołowy. Może przemysł to źle powiedziałam, ale niszczą zioła w ogóle tą chemią, która jest wlewana w tej chwili do ziemi już hektolitrami. To jest niszczenie natury. Jak się zniszczy naturę, zniszczy się człowieka. Dzisiaj każdy człowiek na ziemi, żeby, że tak powiem, zdrowo żyć, musi szukać zdrowej żywności. Ale wrócę do tego, o czym mówiłam. Człowiek potrzebuje kontaktu, potrzebuje
idealnego wzoru, do którego będzie naśladował. Prowadzę normalną działalność i któregoś dnia rozmawiałam z osobą, której mówiłam, że ja chodzę w góry, że spaceruję, że co tydzień jeżdżę w góry. No to proszę panią, żeby pani mnie zabrała. Dobrze, zabrałam jedną osobę, potem dwie, potem trzy. No w tej chwili to raz na miesiąc idziemy w góry, ponieważ jeżeli człowiek staje się duchowy, to szuka kogoś duchowego. Jaki on ma temat na przykład z narkomanem albo z alkoholikiem? Żaden. Alkoholik będzie szukał alkoholika, jednorodnego do siebie człowieka. Tak samo narkoman będzie szukał drugiego narkomana, żeby mieć z nim wspólne tematy. Człowiek duchowy będzie szukał drugiego człowieka duchowego. Ponieważ to jest prawo jednorodności. Jeżeli my się zmienimy, to zmieni się otoczenie. Jeżeli my będziemy mieć do siebie szacunek, to do nas będą mieć ludzie szacunek, bo my promieniujemy szacunkiem. Jeżeli my będziemy promieniować jako ofiara, no to natychmiast znajdzie się kat i będzie katem. I tak rozpoczęło się takie wychodzenie, że tak powiem, to w góry, to gdzieś do arboretum, to gdzieś tam do jakiegoś zamku. Prowadzę również szkolenie. Prowadzę Akademię Świadomości Duchowej. Uczę ludzi życia duchowego, prawdziwego życia duchowego. Proszę Państwa, tutaj jest ważne wszystko. Mówienie, myślenie i czynienie. Dlatego, jeżeli ktoś już wejdzie na chociaż poziom wyżej, to już będzie szukał kogoś podobnego do siebie. No i stąd jest tak, że się spotykamy, ale to żadna organizacja. Ludzie potrzebują prawdy. Jeżeli ktoś jest gotowy na przyjęcie prawdy, to wtedy ta gotowość powoduje, że on szuka ludzi, którzy mówią prawdę. Trzeba mówić prawdę, zawsze prawdę, ale trzeba też mieć świadomość, co to jest prawda, bo jest w języku polskim, tak jak mówiłam, już wiele makaronizmów, jest wiele zdań włożonych, takich, które kłamią. I ludzie bez świadomości są, że kłamią. Bo mówiąc, rzucę okiem, kłamie. Mówiąc, daję głowę, kłamie. I takich zdań jest bardzo dużo. Trzeba się przyjrzeć temu, co się mówi. Przyjrzeć się temu, co się myśli. Bo wszędzie są programy. W telewizji jest program, w szkole jest program. Ktoś działalność gospodarczą ma, musi napisać program. To jest takie wtłaczanie negatywnych programów. Ponieważ na ziemi jest dużo wyznawców satanizmu, więc niestety pokazuje się te znaki satanistyczne i to jest bardzo negatywne. I ci ludzie, którzy, że tak powiem, wyznają ten satanizm, oni właśnie będą atakować ludzi, którzy mówią prawdę, którzy piszą o prawdzie. Jak 15 lat temu wrzuciłam pierwsze moje objawienia, pierwsze wykłady do internetu, do YouTube, były blogi na onet.pl blog, jeszcze były inne blogi, to był taki hejt, że na 100 komentarzy, jeden był pozytywny. W zasadzie dzisiaj na 100 komentarzy, jeden jest negatywny. Ale coraz bardziej pokazuje się ludziom prawda, ponieważ ta prawda musi całkowicie się przejawić. Zakończył się sąd ostateczny i w tej chwili jest całkowite rozliczenie w
wszystkich duchów na ziemi. Cała karma musi się wyżyć do końca. Musi się odpracować do końca. Ciemności tutaj też muszą pokazać swoje prawdziwe oblicze i wtedy upadną. I to zaczyna się pokazywać. Ale żeby to się pokazało do końca, ludzie muszą zawalczyć o swoją wolność. To ludzie muszą zawalczyć. Bez możliwości, żeby autorytetem była telewizja. Bo wspominałam już o tym, że telewizja to są programy podprogowe, to jest hipnoza, to są kody hipnotyczne, to są, proszę Państwa, blokady. Jak się człowiekowi zablokuje trzecie oko, zablokuje się splot słoneczny, to jest koniec widzenia i odczuwania. I nawet jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, bo ta wrażliwość to jest ogromny dar od Pana Stworzyciela, to jest tak jak głos. Piosenkarz ma piękny głos. Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale niektórzy mają wyjątkowy głos. I tak samo jest z wrażliwością. Niektórzy mają wyjątkową wrażliwość. Jeżeli ta wrażliwość jest zablokowana, to tym człowiekiem mocno szarpie. I jest bardzo dużo osób takich przyblokowanych. Trzeba nauczyć się żyć z wrażliwością, ponieważ ta wrażliwość ułatwia nam życie. Ale trzeba się nauczyć z nią żyć. Trzeba się nauczyć tej wrażliwości swojej, trzeba się nauczyć siebie. Od nowa trzeba się nauczyć myśleć, mówić i czynić. I my możemy swoją wrażliwość wykorzystać dla nas do wszystkiego. Nawet w nauce, nawet zdając egzaminy, to kierując się uczuciem, jesteśmy w stanie o wiele lepiej zdać, o wiele lepiej sobie poradzić. Ale trzeba się tego nauczyć. I tego właśnie uczę, żeby kierować się uczuciem zamiast rozumem. Rozum dany jest człowiekowi jako narzędzie. Narzędzie dla ducha. Do logicznego myślenia, do kojarzenia faktów i do wyciągania wniosków z doświadczeń. Niestety rozum siadł na tronie zamiast ducha. I tu rozum rządzi. To jest tak, jakby dzisiaj zamiast dyrektora w firmie na tym dyrektorskim stołku posadzić panią, która sprząta. Albo na przykład kogoś, kto jest elektrykiem w firmie. On ma każdy ma swoje miejsce. I ten elektryk też ma, tak? Dyrektorem może być ktoś, kto potrafi zarządzać. I tutaj, owszem, czy ta pani, która sprząta, czy ten pan elektryk, on będzie dyrektorem, oczywiście, jak go posadzą, ale nie potrafi rządzić. I tak samo jest tutaj. Rozum bez potrafienia jest zrozumieć uczuć. Rozum jest ograniczony do tego, co człowiek widzi. Ziemskim wzrokiem. Natomiast uczucia czują wszystko. Uczuciem jesteśmy wszystko, to, co jest obok nas, odczuć tak, że będziemy wiedzieli, czy to jest dobre, czy nie. Nawet jeżeli przed nami leży jedzenie, stoi jedzenie, czy tam leży, to już bez znaczenia, będziemy czuli, czy to jest dobre, czy nie. Ale to musimy uczuciem. I dlatego, proszę Państwa, osoby, które mówią prawdę, mocno są atakowane. Ale i tak prawda musi wyjść. Wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Musi wyjść. Ciemności, proszę Państwa, muszą przegrać. Jeżeli ludzie bez zawalczenia będą o swoją wolność sami, wtedy armia Pana Stworzyciela, żywioły zadziałają. I jeżeli ludzie nie zawalczą o swoją wolność, to te żywioły bardzo mocno zrobią czystkę na ziemi.
ale w obrazach to, co widzę, to powiem, że tragedia. To będzie bardzo mocne przeżycie dla każdego. Ktoś, kto będzie się rozwijał, to dla niego znajdzie się 5 metrów, 10 metrów przestrzeni i on się uratuje. Natomiast dla reszty muszą być mocne przeżycia, gdyż ludzie siedzą w ciemnościach. Ludzie, nie wiedząc, pozdrawiają się znakami satanistycznymi, a to jest bardzo źle. Wiele osób dzisiaj nosi koszulki z czaszkami, z jakimiś tam rogami, z różnymi innymi demonami. Proszę Państwa, to jest bardzo negatywne, ale to trzeba zrozumieć. Czas na to, żeby była w człowieku prawdziwa świadomość duchowa, żeby człowiek wiedział, po co tu przyszedł i gdzie odejdzie po tak zwanej śmierci. Musi wiedzieć, co tu ma do zrealizowania. I wtedy taki człowiek tutaj na ziemi spełni wszystko, po co tu przyszedł. Ale musi być w pełni, 100% świadomy siebie ducha. Nie mój duch. To jest mój piesek, coś obok. Bo ciągle słyszę, mój duch. Mój piesek. Nie, proszę Państwa. Każdy powinien powiedzieć, ja duch, siebie ducha, sobie duchowi. Bo przede wszystkim jesteście duchem, a ciało jest pojazdem dla ducha. I to są procesy. Cały proces musi się zadziać, aby to zrozumieć. Aby się zmienić. To nie jest tak, kolejny raz mówię, szczelić palcami i wszystko wyskakuje i my się zmieniamy. Bo człowiek byłby bez wiedzy, co się zadziało i dlaczego się zmienił. Człowiek musi być świadomy tego, że się zmienia. Po co się zmienia? Dlaczego to wszystko się dzieje? Na ziemi ciemności próbowały, bo bez możliwości, żeby zapanowały, próbowały zapanować. Proszę Państwa, brak takiej możliwości, aby to się zadziało. Ale w ludziach musi się bardzo dużo zmienić. Telewizor to bez bycia autorytet. Autorytetem musi być ktoś, kto jest autentycznie takim wzorem moralnym. I to musi być moralność duchowa. Bo moralność ziemska nisko upadła. Człowiek ściągnął miłość do centrum podstawy. A miłość duchowa oparta jest o centrum serca. I tutaj powiem, że poczujcie Państwo sobie to. Poczujcie, odczujcie to. Nie myślcie o tym. Poczujcie to. Uczuciem, rozumem nie. Pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia.